Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, aka Pomidory.pl. i witam Was w kolejnym odcinku serii z Minecraft. No cóż powiem Wam szczerze, że dziękuję bardzo serdecznie za takie oto wyniki w pierwszych dwóch odcinkach z tej serii i taką ilość komentarzy, taką ilość łapek w górę i przede wszystkim taką ilość wyświetleń, ponieważ widzę i czuję to, że seria się przyjęła i bardzo fajny sposób się w niej udzielacie. Za co wam bardzo serdecznie dziękuję. W dzisiejszym odcinku bierzemy dwóch użytkowników na tapetę i będzie to Typowy Nieogar oraz Kruger, ponieważ zadali dwa bardzo ciekawe zadania, które mam zamiar w dzisiejszym odcinku wykonać. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. No dobra, lecimy sobie do góry przypadkiem ze zrobiłem tego screenshota. Tak, to jest jedno z zadań, które Typowy nieogar mi przydzielił z poprzedniego odcinka, czyli między innymi zbudowanie sobie takiego domku nad piętnastoma e, kratkami, co udało mi się zadanie wykonać. Tak więc, yeah! <laughs> no i co? Dzisiaj sobie ogarniemy dwa kolejne zadania, znaczy dwa kolejne, dwa nowe zadania w zasadzie, bo jedno od typowego nieogara, gdzie poprosił mnie, abym stworzył jedną taką rzecz, która bardzo mi się przyda... Wybacz, nie pamiętam jak to się nazywa. Ale wiem między innymi o co Ci chodzi, więc zobaczmy w skrzynce czy mam węgiel. Mam węgiel, oczywiście, że tak. I ten... I sobie go przepalimy. Ogólnie planowałem grać na paczce modów od Ciapatego, za co Ci bardzo serdecznie dziękuję, że mi podesłałeś tą paczkę modów. Ale niestety pewnie się zapytacie dlaczego nie gram na tej paczce modów, bo... Jest do tego jakiś powód. Otóż niestety ta paczka modów... skraszowała mi w sumie tego save'a. Nie wiem czemu. Działało wszystko dobrze. I nagle się okazało, że kiedy chciałem odpalić gierkę się skraszowało. Tak więc ciapaty, mam dla Ciebie bardzo ważne info. Oczywiście, jeżeli chcesz, pokombinuj, albo nie wiem. Yy... Ja ci zresztą na ten temat napiszę, bo mówię, mi się dosłownie to skraszowało i nie chciało się włączyć, a ja powiem szczerze, że miałem ochotę nagrać teraz ten odcinek i też to w tym momencie robię. Dobra. Chciałem tylko tyle sobie kamienia przepalić. Spróbujmy zrobić to co miałem zrobić. Tak więc tak, potrzebujemy tych normalnych kamiennych płytek. Swoją drogą, fajne to, że oni dodali taki rodzaj właśnie kamiennej płytki, a nie że, wiecie, ze zwykłego stona robi się ta kamienna płytka, to taka, wiecie... Wiecie, o co mi chodzi, kurde. Dobra, never mind. E, teraz, jak to się tworzyło, ten cały e, ten wynalazek? Dwa patyki, pomiędzy nimi stone slab i dwie deski na dole. Więc teraz tak, e, mamy dwie deski, mamy teraz patyki Aha, ho ho ho, mamy patyki, Jaj! Dobra Pyk pyk To tak się to tworzyło? I to jest to co e, ma mi szybciej przepalać, że tak powiem, mięcho? W się, sensie, że gotować mięcho? Czekaj Napraw. Aha, Jezus Maria. Czekaj, to jest. To nie jest to, kurde. Czyli ja to źle coś przeczytałem. Bo tutaj mogę sobie narzędzie naprawiać. O lol, ale fajnie. Czekaj. Mam może coś? Nie, nie mam. Fak, ale. Ale ten. Zły research zrobiłem. Jak się robiło to coś, które. Co może nam szybciej żarcie przepalać? A to może chyba do tego trzeba podłączyć. Nie ogarniam trochę. Czekaj. Próbujmy przepalić Nie, bo to, to się nie łączy w żaden sposób Nie chce działać, cholerka jasna Co jest grane? Ej! To mi się nie podoba! No dobra, no to w takim momencie to zadanie mamy niewykonane, ponieważ źle prawdopodobnie przeczytałem to co miałem na ten Kurde, no Ewentualnie jeszcze potem to zrobimy, ale przynajmniej zrobiłem coś nowego Dobra, słuchajcie Będziemy teraz szli sobie do jaskini, ponieważ kolejne zadanie to jest zadanie od Krugera i ono brzmi następująco. Fajne zadanie, wykop droga, a tak na serio znajdź i wykop 12 diamentów. No dobra, challenge accepted moi drodzy, proszę państwa, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. No i cóż, lecimy z koksem w takim bądź razie. Swoją drogą... To co widzicie tutaj, ta bluza, bo wiem, że niektórzy pewnie będą zainteresowani. Nie, od razu powiem to nie jest kolor, kurde, różowy, jakby to każdy myślał, że ha ha ha, bo wiecie, bo taki z, z tego pomidora jest y, pedzio, że ubiera tego y, różową bluzę. Nie, to jest kolor czerwony, tylko to tak dziwnie wygląda. Nie wiedzieć czemu. Dobra. Dobra, jak widzicie, jesteśmy teraz tak naprawdę tutaj, tam u góry jest wyjście. Wow, wow! O kurde, nie! Wow. Giń frajerze! o, wow. Ej, tak się nie wita, kurde, z przyjaciółmi w jaskini. Co to miało znaczyć? Ty, co ty sobie wyobrażasz, gościu? Jeden z drugim. Dobra, nevermind. Jesteśmy teraz sobie pod tak, jakby wyjściem. Stąd. No i naszym zadaniem będzie znalezienie tych 12 diamentów i przy okazji żelaza, ponieważ jestem kurde głąb, bo poleciałem za bardzo do przodu i teraz kurde jestem bez niczego. Komplet! Nawet! Nawet nie mam tego! Ej, nawet ja badylów nie wziąłem! O kurde! Chyba, że się wrócę zaraz do góry i zrobię szybkie cięcie, bo nie chcę, żeby się też oglądali to jak ja ciągle wracam i tak dalej, więc myślę, że byłby dobry to pomysł wrócić i zebrać sobie badyle. Co to było? Dobra, to były bardzo dziwne dźwięki, nie powiem, że nie. Mamy nawet złoto, Jezus Maria. Złoto trzeba brać, bo się przyda na złote tory, bo przecież w tej serii również będziemy się bawić w ciuchcie. W i przyjaciele, będziemy robili kolejki. Hehe. <laughs> Dobra, lecimy do góry. Cześć, witam was wszystkich Jestem z powrotem No i co? Jesteśmy przy lawie, nie? Ta lawa generalnie jest zła, niedobra Bo bym się spalił Więc schodzimy... Wow! Co to było? Dobra, szkielet, wiedziałem, czułem cię Czułem cię, frajerze, że to ty jesteś Weźmy sobie w ogóle tutaj Tak z drogą się okamieniujmy Hahaha, ha, ha, frajer Idiota, debil, kretyn. No. Jestem po bardzo długiej przerwie, bo musiałem trochę poczekać, aż mi się przetopi wszystko w sensie żelazo i trochę mi się zrobi tego. Uh. Trochę mi się zrobi je jedzonka. I tak to jest bardzo słabe przygotowanie na odcinek, bo nie robiłem żadnego polowania pomiędzy odcinkami, dlatego mam mało żarcia, mało prowiantu, mam. Dobra. Dobra, lecimy. Moje złoto. Moje złoto, kurde. Nie oddam go. Tam jest śmieć. Fryer jeden, śmietnik, Dobra. Ho, klepiemy się. Ty, jest jeden. Dobra, myślę, że jest ich dwóch. Chodź. Dobra. Zginął Fryer. Ale bym płakał, jakbym ja zginął. Nie, wtedy to byłby płacz, który by wszyscy w całej Polsce słyszeli. Nawet za granicą, na całym świecie by wszyscy słyszeli. Ten płacz byłby tak ogromny, że nawet sam płaczkowy płaczek by zachciał płakać. Łatwo, <głodzka> ja gadam. Dobra. Więc postarajmy się znaleźć te 12 diamentów. Cholerka, jasna. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że one gdzieś będą na wierzchu. A jakbyście się pytali, co ciekawego u mnie, to tak jak widzieliście dzisiaj, w się sensie o północy wleciał filmik odnośnie Nitrofuelda i nie powiem, że nie hype'uję się jeszcze bardziej na tą grę i coraz bardziej chcę zagrać w tę gierkę Wiedziałem śmietniku jeden, że ty tutaj będziesz! Nie strzelaj do mnie, ja ci nic złego nie zrobiłem Ojca ci nie zabiłem że się musisz tak na mnie wyżywać Ale tu ciemno jak w dupie, serio Coś by mógł zapalić to światło tej kij. Dobra. Coś ominąłem? Nie. Chyba nie. Dobra, tam pochodnie jest, zły myślałem, że to jest Redstone. Z chwilę. O. Dobra. Hoklepimy ho, się. Twojego kolegę Zbyszka też pocisnąłem, to Stachu ty też odlecisz. Na no, no odlotypl. Jezus Maria, dobra. To już koniec. Jest tej męki Ja pierniczę, co, co tu w ogóle ziemia robi w Wieski? Tak się chcę zapytać z ciekawości. Lazuryt mamy, dobra, to nie są diamenty, ale, ale zawsze coś. Wypadałoby zrobić sobie taki wodny podkop i tutaj posiedzieć sobie, bo nasz stan HP jest bardzo krytyczny. Tak krytyczny, że nic tak krytycznego dawno nie było. Dobra, postujmy sobie teraz trochę, ponarzekajmy na świat. Podgrzejmy sobie kotlety. I wciąż jestem ciekaw, co to było to, o co mnie prosił typowy nieogar. Jak to się kurde robiło? Czekajcie, ja mam już chyba ten. Znaczy, wezmę sobie tak, żeby mi się na spokojnie przetopiło. Ja, znaczy, przetopiło, podgrzało w zasadzie, bo kurde, mięso się nie topi. Geniuszu jeden. Dobra. Czekaj, muszę, muszę przeczytać sobie ten, eee, kolejny w sensie, tam końcówkę tego komentarza. A i Pomitor Gałganie, jak masz 1.14, to zrób te nowe itemki. To nowe zadanie. Zrób smoker, bo szybciej żarcie przypala. Kiedyś art furnace borudy... Borudy, stół szlifierski do naprawy itemków, stół do cięcia kamienia, bo wtedy z jednego bloku dostajesz dwa slaby, albo z jednego bloku jeden schodek. No to, no to ten je, To jedno zrobiłem, ale jak się robi ten? Smoker? Jest tu gdzieś możliwość tego? Smoker? Czekajcie, poszukajmy smoker. E, węgiel, węgiel. Jak się smoker robi? Tu gdzieś będzie to? Nie mogę znaleźć. Bez kitu, o co tu chodzi? Dobra Smoker. Tu to, to jest coś, czego ja, ja nie potrzebuję na chwilę obecną. To jest przykre bardzo. Dobra, nevermind. Nie wiem jak się tego smokera robi. Wiem tylko jedno, że muszę się z tej dziury wydostać i wydobyć lazuryt. O, najpiękniejsza muzyka z Minecrafta leci, teraz mówię bez kapy. serio, to jest jeden z piękniejszych soundtracków, moim zdaniem. On się Colm Free nazywał, Colm Tree, coś takiego. No, ale tak ogólnie, jak się wam podoba seria z Minecrafta, bo ja widzę, że po komentarzach i po tym, jak się udzielacie, jest bardzo, bardzo w porządku. Też staram się, wiecie, do tej serii takie jakieś luźniejsze tematy. Możecie nawet potraktować to jako takie typowe zagrajmy na luzie, bo... Nie, nie ukrywajmy, ale Minecraft nie jest taką grą, gdzie na przykład mogę się tak wygadać jak na przykład w takim Crashu, Spyro, Raymanie czy coś, żeby wiecie tutaj zwracać uwagę, że o jaka super grafika i tak dalej, bo wszyscy kurde wiemy jaka jest grafika w Minecraftcie. Minecraft ma bardzo prostą grafikę i tutaj zwracanie uwagi na grafikę, takie szczegóły, no jedyne na co mogę zwrócić uwagę to na to, że troszeczkę poprawili mi się wydaje oświetlenie w tej grze, że... Trochę jest takie dynamiczne bardziej. Szczerze, nie wiem, jak by to określić. Ale jest zapewne lepsze trochę niż oświetlenie, które, ten, które było w poprzednich wersjach Minecrafta. Czuć trochę taką różnicę. Albo mi się przynajmniej tak wydaje, bo dawno się nie bawiłem światełkiem. Dobra. Tutaj na razie jest głucho, więc yy, ja zrobię taką taktykę, jak to robił mój dobry, serdeczny przyjaciel Kasper, a raczej Kasper, z lat szkolnych, z lat podstawówkowych. Spróbuję zrobić taki tunel. I teraz próbując się kopać w dół, żeby diaksy znaleźć. To będzie dosyć ciekawa przygoda. Nie powiem, że nie. Może znajdę tutaj. Ja pierdliczę, ale jestem mongą. Przecież mogę kamiennym kilofem. Tak, mogę żelaznym kopać, ale nie chcę marnować żelaznego. W ogóle, na którym poziomie były diamenty? Chyba na 13, nie? Właśnie kurde, nie wiem. Dlatego kopiem w dół. Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę. Jestem łopatą! To nie Edi? <laughs> Jakoś tak to szło chyba z etet Ed, Ed i Eddy. Nie wiem. Ktoś wie, to niech mi da znać w komentarzu jak to szło, bo to było moim zdaniem bardzo fajne przysłowie od Eda. Strasznie szkoda, że Edki już się skończyły szczerze. Ja lubiłem je oglądać. To była taka kreskówka, która naprawdę sprawiała, że miałem wieczny banan na twarzy. Serio mówię. Ale powiem Wam szczerze, że już się mniej stresuję robiąc odcinki z tej serii, bo nie powiem, że nie pierwsze dwa odcinki powodowały u mnie wielki stres, że dosłownie kupa w majtach była tak gęsta, że zwisała normalnie. Dosłownie powiem Wam szczerze, bo miałem przez chwilę wrażenie, że to, że tak powiem, się nie przyjmie i tak dalej, ale nauczyłem się jednej rzeczy w zasadzie. To jest rzecz, którą tutaj muszę powiedzieć. Hahaha, ha, ha, pomidor te, teraz będzie bawił i uczył. Nauczyłem się rzeczy takiej, że póki nie spróbuję, to nie będę wiedział. Jej, wielokrotnie niektórym moim znajomym to mówiłem, że hej, póki nie spróbujecie, nie będziecie wiedzieli, czy to się przyjmie na kanale, czy nie. I faktycznie. Spróbowałem, okazało się, że wam się to spodobało, no i dalej to kontynuuję, no nie? Oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Kurde, nie lubię właśnie czegoś takiego, że... Myślę... O kurde. Dobra, mówisz, masz pomidor? Już kurwa coś znalazłeś. E, wow, 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 żelazo. O, to jest kamień? Dobra, kamień. Będę się ja przez chwilę, że deska, że już tu znalazłem opuszczoną kopalnię. To by było bardzo ciekawe doświadczenie. Wow, 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 wow. wow. Co to jest za ten? Za. E, ślepy zaułek. Dobra.

i ślepa uliczka, my friend. Więc kopiemy dalej do przodu. Może gdzieś się dokopiemy. Ha, ha, ha. Mam nadzieję, że znajdę diamenty. I wykonam zadanie. Bo jak nie wykonam zadania. To będzie jedna wielka bania. Jak u cygana. Ha, 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 ha. Diamenciki, chodźcie do mnie. Co ja robię? Ja nie mogę. To uwierzyć, że śpiewam na odcinku... Postaw pochodnie i zamknij się. Dobra. Może znajdę diamenty, kurde. Na razie żelazo jest. Fuck. Dawaj mi diamenty. Mówisz diamenty, dostajesz złoto. Jakie, jaka niesprawiedliwość na tym świecie bez kitu. Tak, mogę rozkopać oczywiście pomieszczenie jak najbardziej się zgadzam z tym, ale. Poczekajmy sobie. Chyba że. Czekajcie, w ogóle jest mapka tutaj? Opcje. Nie. Zgłoś błędy, statystyki, postępy. No, zdobądź diamenty. No, to to jest coś, czego ja jeszcze nie dokonałem i prędko nie dokonam takiego wyczynu. Dawaj mnie żelazo, żelazko. Dzięki za uwagę. Cześć, czapka, Siemanko. Cześć, jak czapka, pa, jak parasol. Dzięki, chrystek, że mnie tak nauczyłeś. Takich ładnych sformułowań, dzięki Tobie stałem się mądrzejszy plus 300 IQ, tak sobie kopię, kopię i powiem Wam szczerze, myślę, ja pierniczę, ale ten odcinek będzie długi, bo będę musiał te wszystkie, wiecie, moje kopania i tak dalej po, w wyedytować, w sensie takie, gdzie się na przykład nie odzywam, a kopię, bo no raczej nie chcecie takiego obrazu oglądać, gdzie ja siedzę cicho, skupiam się na jednym i tak kopię, kopię, kopię i kurde końca nie widać, że ja się chcę dokopać, że tak powiem. Dlatego pozwólcie, że albo Wam w najlepszym przypadku przyspieszę, albo w najgorszym wyedytuję to. Stawiam bardziej na to drugie, ale nigdy nic nie wiadomo. Haha, węgiel kurde znalazłem. Super, świetnie. Nie ma to, nie ma to tamto, że tak powiem. Szkoda, że to nie ma dalej tego, kurde, diamentów. Te diamenty są takie rzadkie. Weźcie mi, powiedzcie, wytłumaczcie mi to, lol. Dobra, powiem wam szczerze, wpadłem na genialny pomysł Jak widzicie, to był genialny pomysł <laughs> Bo dokopałem się do żelaza Oh man, ciekawe czy tu będą te diaksy Miejmy nadzieję Tam jakaś lawa jest <laughs> jakaś, no kurde, ty żeś pomidor odkrył dopiero Amerykę Jest tylko jedna lawa, ciołku ale myślę, że będzie można tam się przekopać, bo często w takich zakamarkach właśnie jest pochowana lawa. Le lawa, ow! La 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 oh 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 oh, la 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 Przychodzi tutaj na ratunek żelazny kill of. O-o-o! Oh, oh. Dobra. No dobra. To jeszcze żelazo wydobędziemy. I myślę, że uderzamy w tamte rejony, żeby zobaczyć, czy tam diamenty się skrywają. Proszę tylko shifta nie pójść, bo to będzie najgłupsza śmierć ever. Nie to, żebym takich śmierci nigdy nie miał, bo niejednokrotnie miałem w Minecrafcie takie. I widzicie? Mówiłem. Za tym kryje się kurde jaskinia. Czułem to w moczu dosłownie. Tam tam też coś jest. Tu już widzę Redstone. Tu lapis. Ło. Hoho. Ho. Dałem mi lapis. Węgiel. To też se przy okazji zbierzemy, ale najważniejsze. Where is Diamond? Ale gdzie są te diamenty? Redstone się przyda, to jest fakt, ale gdzie są diamenty? Diamante, dawaj mi diamenty, kurde. Kurde, bolek. To coś mi, kurde... Intuicja mi podpowiada, że ja właśnie się wkopałem w niezłe gówno. Co on, drogo... O, wow, 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 dobra, widzicie? Mówiłem. <ścoughs> Jak przewidziałem przeszłość. Jebaniutki. Dobra. Wyrzucamy najniepotrzebniejsze rzeczy na chwilę obecną Bo to mi się nie przyda Do nieba nie chodzę, bo jest mi nie po drodze Lecę bo chcę, życie bo... Co? Co ja zaczynam śpiewać, kurde Lecę bo chcę, lecę bo życie jest złe Czy są pieniądze czy też nie Lecę bo wciąż kocham cię Kocham cię, diamencie Chodź tu do mnie Zaraz zatańczymy w tango i będzie niezłe bagno Jak u 103 Dobra Dawaj mnie żelazo Dobra To już mamy za sobą Eee... Węgiel Dobra, tędy jeszcze nie idziemy Wow Ale się stresuję Serio, bo mi tu może w każdej chwili coś wyskoczyć Mamo, boję się. Mamo Mamo, boję się. Jezus Maria, no Dobra, czekajcie, zrobimy podkop. Ojej, nie, jednak tutaj nie zrobimy podkopu. Dobra, tutaj zrobimy podkop. Jak nic. Tutaj też nie zrobimy, dobra. Tutaj zrobimy. No, kurde, dobra. Prowizoryczny. Jedziemy z koksem. Musimy się tutaj dostać, bo tam coś jest. Mówię wam. Ja bym tędy nie schodził, gdybym wiedział, że tam czegoś nie ma, ale tu na pewno coś jest. Poza żelazem, przecież jasna. Diamonds in the skies. No nie mówcie, że tutaj diamentów nie... Wow. Zniszczyłem ścianę. Perfect, man. Wow. Hmm, hmm, hmm. Cim, ciem, Dobra. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Lo, lo, lo. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Dobra. Dawaj mnie Diaksa. To był dziwny dźwięk to najczęściej one się włączają, jak jest się gdzieś bardzo głęboko w jaskini.